Pokazałeś Jezus swym uczniom zwątpienie jako upadek i jako przyczynę wszyscy zwątpicie we mnie. Zwątpienie, które odbiera mi siły i powala na ziemię. Zwątpienie, że jeszcze kiedykolwiek powstanę z upadku, ostatecznie tracę nadzieję. I słyszę, to już nauk i miłosierdzie. Wątpiący dobrze radzić, ale co poradzić człowiekowi bez zamiaru? I o nas, i o Tobie. La possibilità di pentimento e la liberazione dalla dipendenza. Ti lodiamo per i loro cari, famiglia, amici, per i terapeuti e i padri spirituali, per tutti coloro che non perdono fiducia nelle persone e in te. Amen. Ujrzał mojego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł mu naprzeciw, całował go i rzekł: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie mnie. Słowa marnotrawnego syna: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie. Nie jestem godzien nazywać się... Które z bezinteresownej służbie najbiedniejszym dają wspaniały przykład, jak krzywdy cierpliwie znosić. Stacja 11. Jezus przybity do krzyża. Ostatnia drwina, ostatni akt wrogości. Tak jak zapowiedział psalmista, na współczującego czekałem, ale go nie było. Daj mi jako pokarm truciznę. A gdy byłem spragniony, pojej mnie octem. Panie, Ty znasz pragnienia każdego ludzkiego serca. Ty chcesz je nasycić wodą żywą. Kto ją pije, nie będzie pragnął na wieki. Tą wodą, którą Ty dajesz, jest Duch Święty. Ten, który w tajemnicy jest osobową miłością. Daj nam, jak Ty, wychodzić im naprzeciw. W hospicjach, oddziałach opieki terminalnej, zakładach opieki leczniczej, za wszystkich wolontariuszy i tych, którzy wspierają hospicja materialnie. Tylko Ty sycisz każde ludzkie pragnienie na wieki wieków. Amen. Dziękujemy za tych, którzy...
którzy w pełnym zawierzeniu Tobie mogą się zaznali. Tragicznie, niespodziewanie, w uporze, w buncie, w odmowie nawrócenia. Za tych, którzy upartą modlitwą towarzyszą tym, którzy lubią upartą. W którym coraz więcej rodzin nie odbiera we szpitali ciał swoich bliskich zmarłych, aby ich pochować. W świecie, w którym matkom nie zawsze wydaje się ciała ich zmarłych przy porodzie niemowląt. A ciała dzieci, na których dokonano aborcji, po prostu wyrzuca się do śmieci. Panie Jezu, chcemy tworzyć inny świat. Dlatego błogosławimy Cię za Józefa z Arymatei. Bądź błogosławiony za tych, którzy dbają o największe cmentarzyska świata i strzegą pamięci o miejscach takich jak Auschwitz, Birkenau, Dachau, Buchenwald. Bądź nam przynagleniem, byśmy nigdy nie opuścili pogrzebu naszych bliskich. Byśmy nikogo z naszych znajomych nie zostawili samego, gdy opłakuje swoich zmarłych. Ho avuto fame, mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto. Nudo e mi avete vestito. Malato e mi avete visitato. Ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Queste parole di Gesù vengono incontro all'interrogativo che più volte risuona nella nostra mente e nel nostro cuore. Dove è Dio? Dove è Dio se nel mondo c'è il male, se ci sono uomini affamati, assetati, senza tetto, profughi? E la via che non teme insuccessi, emarginazioni o solitudine, per la luce radiosa della resurrezione di Cristo aprendo gli orizzonti della vita nuova via. E la via della speranza e del futuro. E la percorre con generosità che voi foste seminatori di speranza. Cari giovani, in quella di Santo molti discepoli ritornarono tristi alle loro case. Altri preferivano andare alla casa di campagna per dimenticare un po' la croce. Vi domando, non rispondete a nessuno di voi in silenzio nel vostro cuore. Spirito Santo.